Cześć, witam wszystkich bardzo w kolejnej mapce od widza, moi drodzy. Pierwsza mapka z trzeciego sezonu, z trzeciego sortu mapek od widzów właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Dokładnie tak, mail został odblokowany wczoraj i wbiło już ponad 100 maili, grubo ponad 100 maili. 50 maili sprawdziłem, wyłoniłem z tego około 10 mapek, więc na 5 maili wychodzi jedna mapka, więc już jest troszeczkę większa, że tak powiem, zależność, większa szansa na to, że będzie jakaś mapka nagrana, niż to było w przypadku poprzedniej. Niemniej jednak zważajcie na to, że jest was bardzo dużo, ja jestem jeden, jest jedna seria, jest 7 dni w tygodniu i mam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wielkość, o multiwersowość, kurde, nagrywania mapek. Ale oczywiście, jeżeli tęskniły za mapeczkami od widzów, to łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek, wszystko powinieneś zostawić. A przed wami, moi drodzy, mapka z fabułą i mamy tutaj Subnautica w Minecraft. Także zobaczmy sobie najpierw informację o autorze. Twórca mapy. Tęskniłem bardzo, tęskniłem. MD Panterka, mam 14 lat, mieszkam w Krakowie, grałem w Minecraft 3 lata, jestem słaby z ortografii, oglądam cię od 6 lat, mapę budowałem 3 tygodnie i została skończona 12 lutego 2019, no to parę miesięcy temu. Dobrze, zobaczmy sobie zasady gry. Nie czytuj, nie ustawiaj spawn pointa, nie ustawiaj spawn pointa gdzie chcesz, tylko w wyznaczonych miejscach, czyli na blokach złota. Ustaw na tryb pokojowy, baw się dobrze. Ok, pokojowy jest już zablokowany. No to weźmy sobie jeszcze tutaj fabułę, moi drodzy. Fabuła, jest fabuła, ok. I zobaczmy sobie, co to za fabuła. Leciałeś z załogą na misję, by wybudować portal międzygalaktyczny przelatujący nad planetą 4546b i nagle szczeliło w Aurorę działo prekursorów. Ty i inni udaliście się do kapsuł ratunkowych. Gdy wylądowałeś, to obudziłeś się na obcej planecie w kapsule ratunkowej. Twoje zadanie jest zdobyć współrzędne rakiety Neptun. Miłej gry. Czyli tak jak to w przypadku klasycznej, że tak powiem, Subnautica, mniej więcej tutaj się to wszystko pokrywa, więc to jest to bardzo mapeczka sugerowana, czy tam inspirowana właśnie Subnautica. Widzę, że ktoś tu chyba ogląda moje odcineczki, mu się spodobało. Dobra. Tutaj na złocie mogę sobie spawn pointa ustawić, ale na razie nie będę tego robił. Szukaj skrzyń z diamentami, to są punkty. Może będę szukał, może nie. Dobra, jesteśmy w tym momencie jeszcze nie na początku chyba mapy, tylko... Nie, gdzie ty... To jest moja kapsuła w ogóle, czy to jest baza? A tu jest labirynt w ogóle. Czekaj. A tu jeszcze coś jest? O! I have a diamond. Diamond. Dobra. No to musimy przejść labirynt, moi drodzy. To jest pierwsza misja, jaką musimy tutaj zrobić, żeby ogarnąć w ogóle... O! Kod do kajuty. 237. Dobrze. Zapamiętaj ten kod, przyda ci się. 237. Raczej trzy cyferki zapamiętam. 237. 237. 237. 237. 237. 237. 237. Tylko ja go teraz nie będę musiał wpisywać, nie? A mój Boże, dobra. 237. Pamiętaj. Ili aj 23. Nie, ja se zapiszę. Zapiszę, żeby nie było. Daj mi to, gdzie to jest. O, tu se zapiszę. Nie motki, 2, 3, 7, dobrze, zapisane. No to teraz szczylamy. I otworzę, ale tu mam diamondy, dobrze. Halo, przecie. O, jestem. Dobrze, czyli tam jest shulker box w ogóle. Ale shulker boxa se przecie nie otworzę. Dobra, jestem, dzień dobry. Co to jest? Przeprowadź świnkę, dobra, okej, rozumiem. Myk! Świnka, albo w sumie chodź. Chodź, masz wędkę z marchiewką, oczywiście ją dostaniesz. Nigdy nie byłaś oszukana, także się nie przejmuj. Czekaj. Bo tu jest ten, tu gdzieś indziej będzie przejście. A ty, skurkowańcu, tu żeś dał. Chodź tu, świnio, chodź. Tu stawaj. Nie, jestem, tak. Tu jest jakaś skrzynia. O, diamondy, więcej diamondów. Dobrze, może nie przegapię wszystkich skrzyń. Alright, znajdź dźwignię.
Dobra, dźwignię szukać mogę, no problemu, jakby to jest easy to do, jak dla mnie, nie? Tylko, że czy ona będzie za piramidą, czy ona będzie w piramidzie? Chyba będzie w piramidzie. Albo, A tu co, to? A tu z góry można obserwować, ktoś nie obserwuje? A nie, tu górą będzie przejście. Dobra, dźwignia. Mam dźwignię, bo tu jeszcze pewnie jakieś diamondy będą, nie? Ale już trudno, nie widzę, nie znajdę. Dobra, czy to jest parkier, czy co to jest? Tutaj raczej spaść nie mogę, na szczęście, dobrze. No to lecimy, parkier master! Ha! Nie. A i powiem szczerze, fajna mapeczka, bo w sobie tutaj niby fabuła. Tutaj wiadomo, klasyczne poziomy, więc wydaje mi się, że nie najgorzej. Dobra, kolejny poziom. O mój Boże. Czekaj, o co tu chodzi? Czekaj. Tam mam skoczyć? Aha, bo to jest parkour, gdzie też muszę w dół zeskoczyć. Dobrze. O nie! I co teraz? Halo? Bo ja se spawn pointa nie ustawiłem. Ja głupi jestem. Czekajcie, przepraszam. Ja se podlecę. Czekajcie, ja byłem. Na początku tego, tak. Tu se spawn pointuję, bo ja żem zlamił. Przepraszam. Nie, tu było game mode zero. Dobra. Spawn point, dobrze, jest. Teraz możemy lecieć. Dobrze, to już spawn point jest. To jak sfejluje. Świnio, nie otwieraj tych drzwi. No, wściekła się, czy co? Dobra, tutaj spawn pointik oczywiście, wiadomo, musi być. Hop. I teraz hop. Dobrze. I spawn pointik tutaj musi być, dobrze. I teraz... Dobrze, przeskoczyłem. Halo? O, myślałem, że tam coś fajkowego, jakieś kurna bloki mnie zablokują, czy co? 180... Kurde. Kill! Dobrze. O nie! Halo, bo nie ma gamerule, kuwa, załączonego. No i żeś zlamił. No i kuwa, i ocena w dół, do widzenia. Nie zbieram diamentów. Dobra, kill mi jeszcze raz. Będę tutaj, dzień dobry. No, jak robisz, kuwa, punkty, żem zbierał, a wiesz, że są parkury, i jeżeli ja gdzieś zginę, no to wiesz, co masz robić. Gamerule musi być, to jest podstawa. Zobaczcie sobie odcinek, który wrzucałem jakiś czas temu, jeszcze przed chyba drugą serią mapek. Jak wysyłać mapki, jak robić mapki, na co zwracać uwagę i tak dalej. Dobra, 2, 3, 7. Oh yeah, dobra, kodzik jest, pyk. Aurora? Nie, tak, no tak, no to jest Aurora. Panie kochany, czekaj, tu spawn pointa trzeba dać. Co to jest? Simov! A, no tak, no w sumie no nawet logiczne, nie? Tam mamy Aurory i tu mamy wysepkę. Tam mamy naszą... Dobra. To ja teraz jestem w takim razie na wyspie, gdzie jest działo prekursorów, tak? Powiedzmy, co to jest? Dobra, idę na górę. Nie tą stroną, mliej. Nie tą stroną. A tu diamenty. Nie, w sumie już diamentu nie potrzebuję. Idę na górę! Neptun! Start! Czekaj. O! Block placed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i... Wystrzeliłem się. Tak! Okej. Okay. Dzięki za przyjście mojej mapy. Jeśli zdobyłeś 2 staki diaksów, to jesteś mistrzem, a jak masz mniej, to jesteś super. A ja i tak jestem mistrzem, bo żeś kuwa komendy nie dał. Znaczy nie komendy, no tak, no komendy, game rule powinno być, dobra. Wysadź Aurorę mapę. A, i tutaj sobie wysadzamy normalnie Aurorę, dobra, to poobserwujmy ładnie sobie. Halo? A nie, tutaj. I będę sobie screeny robił, jak będzie wybuchała. Halo? I wybucha! I wybuchła. Ale to chyba nie zniszczyło w całości. Halo, co tak słabo? Co tak słabo? Jak to powinno być bardziej zniszczone? Aha, ja na Aurorze byłem tak naprawdę. Nie, no to powiem ci, że naprawdę fajnie, nie? Tu jest moja ta kapsuła ratunkowa i tu prawdopodobnie był początek, nie? Tak, to był początek. Dobra, powiem ci, że tak, jak na dość krótką mapkę,
to fajnie jest to wszystko zrobione, fajnie, że jest to podczepione pod Subnautica jak najbardziej. Myślę, że jako pierwsza mapeczka tego sezonu nie wyszło to najgorzej, tak? Mogło być zdecydowanie gorzej, bo już trafiałem na kilka mapek, bo wczoraj chciałem nagrać tą pierwszą mapkę, ale wczoraj trafiłem na same rage'owe mapki. Dzisiaj trafiłem na szczęście na mapkę, która jest fajnie zrobiona. Może nie tyle, co wymyśliłeś to sam, ale po prostu wzorowałeś się samą Subnautiką, ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest to w porządeczku, ponieważ jakby sugerowanie się jakąś grą, na przykład, żeby zrobić jakąś fabułę w Minecrafcie, myślę, że nie jest niczym złym tak naprawdę, szczególnie, że mam kilka mapek, które będą naprawdę na podstawie jakichś tam innych gier, więc myślę, że będzie dosyć interesująco. Niemniej jednak, to by było na tyle, moi drodzy, w pierwszej mapeczce trzeciego sezonu. Oczekujcie następnych, ponieważ ten tydzień cały, czyli dzisiaj, jutro, tam piątek, sobota, kuwa, niedziela, aż chyba tak naprawdę do poniedziałku codziennie będą mapeczki od widzów. Później pewnie jakiś hardcore sobie jeszcze wleci, spokojnie, nie bójcie się, nie zapomniałem o tej serii. Także głównie będziemy sobie tutaj cisnąć mapeczki od widzów i później myślę, że jakoś to wszystko się unormuje. Ale na początku chcę to fajnie pocisnąć, żeby naprawdę, można by powiedzieć, nadrobić troszeczkę. W międzyczasie wiadomo, że zbierze pewnie kilkaset maili, no i zobaczymy, jak z tą decyzją będzie moją, kiedy tak naprawdę, do kiedy będzie można wysyłać mapki. Póki co można na spokojnie, jak ktoś czekał kilka miesięcy, to nie będzie miał żadnego problemu, po prostu wysyłasz maila, wysyłasz mapkę, wszystko jest pięknie, ładnie. Mapeczkę oceniam na takie 9 na 10. Nie, 10 na 10 mi się wydaje, że dzisiaj po prostu nie mam na tyle dobrego humoru, żeby 10 na 10 zostawić może. Albo po prostu czegoś mi tu brakowało. Może za krótka, może troszeczkę więcej fabuły faktycznie chciałem, bo sama fabuła tam wstępna była, ale tak brakowało czegoś więcej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, miłego dzionka wszystkim, do następnego, trzymajcie się i pa, pa!